bardzo serdecznie. Rozpoczynamy od 9 ornika w Koszalinie. Jesteśmy na terenie prawie już ukończonego obiektu pod tytułem Węzeł utylizacji osadów pościekowych. Jesteśmy na specjalnej strefie ekonomicznej, do największej inwestycji infrastrukturalnej miasta. To jest projekt wart prawie 80 milionów złotych. W tej chwili jesteśmy na rondzie u zbiegu Mieszka I i ulicy Bowit. Na drugim etapie pierścienia. W tej chwili w zasadzie zostały dwa odcinki. To jest wjazd na wiadukt od strony ulicy Lechickiej, który widać za nami, i część odcinka Słowiańskich, gdzie trwają też prace. Planujemy, że na koniec roku ten odcinek będzie przejezdny. Wewnątrz tej chwili trwają prace wykończeniowe. To jest, można zobaczyć to wszystko, czego za kilka miesięcy nie będzie widać.